Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, to jest program Polska na Serio. Dzisiaj ze mną w studiu Jan Maria Jackowski, senator niezrzeszony. Kłaniam się Panie Senatorze. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu, a właściwie dobry wieczór. Jako senator niezrzeszony ma Pan ogląd trochę z zewnątrz i z dystansu na to, co się dzieje w polskiej polityce. Jakby Pan opisał stan partii rządzącej dzisiaj? Opisałbym jako środowisko wewnętrznie skłócone, sprzecznych interesów, środowisko, które jest w pewnym chaosie, które prowadzi nieustanny bój różnych grup, podgrupek o zakresy wpływów i podział profitów wynikających z bycia obozem władzy i obóz, który w tej chwili nawet sam Jarosław Kaczyński dobrze chyba zdefiniował. No takich trochę tłustych kotów, którzy po prostu osiedli, mówię o działaczach i w terenie, i znacznej części działaczy w terenie, ale też i tutaj polityków na scenie centralnej, którzy osiągnęli pewien sukces materialny, polityczny i tak trochę usiedli na laurach, natomiast wobec wyzwań, w jakich znajduje się obecnie Polska, ten sposób rządzenia, który do tej pory jakoś działał, no bo drugie wybory były wygrane, no w tej chwili zaczyna przestawać działać i w tej chwili jest problem ze zdiagnozowaniem sytuacji i czy polityka dosypywania pieniędzy, wspierania tych grup, które są zapleczem elektoratowym obozu rządzącego, przyniesie efekt w postaci dobrego wyniku w najbliższych wyborach parlamentarnych, czy nie, to jest pytanie otwarte. No właśnie, mówi Pan, pierwsza rzecz, którą Pan powiedział, to chyba dosyć charakterystyczne, odpowiadając na moje pytanie, to wewnętrzne skłócenie, czyli koncentracja na sobie. No, można zadać pytanie, i to Pan też, o tym też Pan wspomniał w drugiej części swojej odpowiedzi, co z jakąś szerszą wizją? No bo sytuacja w ciągu drugiej kadencji PiS zmieniła się, można powiedzieć, radykalnie, nawet zmieniła się w ciągu paru ostatnich miesięcy. Przecież przeszliśmy ze świata, jakiejś względnej stabilności do świata absolutnie niestabilnego, tak niestabilnego, jak był może tylko na początku lat 90. Czy Pan widzi jakąś refleksję w partii rządzącej na ten temat, ale taką, powiedziałbym, refleksję bardziej z dystansu, bardziej strategiczną, nie taką, co zrobić za tydzień? Takiej refleksji nie widzę. To, co Pan mówi, to jest efekt utraty tej ideowości, która, co by nie mówić, ja uważałem, że ten program, z którym PiS szedł do wyborów w 2015, w 2019, to był dobry program, popierałem go, byłem członkiem klubu parlamentarnego. Notabene ten program odwoływał się do moich publikacji Bitwa o Polskę, Bitwa o Prawdę, jeszcze z lat 90. w pewnych postulatach. Próbował to w jakiś sposób realizować. Jeżeli chodzi o politykę społeczną, jakieś notowano sukcesy, przynajmniej było to dobrze odbierane przez znaczną część, czy większość społeczeństwa, ale w którymś momencie nastąpiły te negatywne zjawiska bycia partią władzy, czy bycia obozem władzy, który podlega tym wszystkim negatywnym zjawiskom, które zazwyczaj ulegają obozy władzy, jak zbyt długo rządzą, nie ma czytelnych mechanizmów, nie ma weryfikacji personalnych, nie ma dbałości o pilnowanie tego kursu ideowego, nazwijmy to. I w takiej sytuacji obecnie znalazł się obóz Prawa i Sprawiedliwości. Ale to muszę wejść w słowo. A w takim razie jak Pan interpretuje sytuację, w której Jarosław Kaczyński czy Mateusz Morawiecki jeżdżą po Polsce i wygłaszają wystąpienia, które wydają się jednak podkreślać ten długoterminowy program. Mówią o tym, że Polska ma dziejową szansę, że musi ją wykorzystać, że owszem, będzie nam ciężko, ale przyszłość jest warta tych poświęceń. Mówią, że tylko PiS gwarantuje tutaj na przykład wolność słowa. Czy tutaj Pan nie widzi jakiegoś punktu zaczepienia dla właśnie takiej bardziej strategicznej wizji? Nie widzę z prostej przyczyny, że praktyka rządzenia rozmija się z tymi deklaracjami. Bo na formie deklaratywnej, sam Pan przyzna, przecież PiS głosił, że nie będzie nepotyzmu, nie będzie kolesiostwa w spółkach Skarbu Państwa, tak? Okazuje się, że jest. PiS głosił wysokie standardy moralne. PiS głosił, że byli funkcjonariusze służb specjalnych z czasów PRL-u, nie będą uczestniczyli w życiu publicznym, a przynajmniej nie w obozie rządzącym. A takie przypadki są.
Co więcej, są bardzo bronione. Chociażby sprawa pana Kujdy najlepiej pokazuje, że prezes Kaczyński powiedział, no jak, ja nie wierzę sądom, ja nie uznaję tego wyroku, a wyrok sądowy nie mógł być inny w świetle tych dokumentów, które zostały zgromadzone w tym postępowaniu sądowym. Po prostu sąd nie mógł wydać innego wyroku, biorąc pod uwagę linię, czy postanowienia, biorąc pod uwagę linię orzekającą. I takich obszarów jest sporo. I to rozmijanie się, bo w warstwie deklaratywnej, no jesteśmy za państwem suwerennym, sprawa Unii Europejskiej, panie redaktorze. Z jednej strony PiS mówi, jesteśmy za koncepcją Europy ojczyzn, za podmiotowością poszczególnych państw, za suwerennością i tak dalej. A z drugiej strony to nie kto inny, ale politycy, jak Jarosław Kaczyński w 2008 roku zgodził się na traktat lizboński, który osłabił siłę Polski w ramach Unii Europejskiej. Odeszliśmy od traktatu nicejskiego, który był znacznie korzystniejszy. To nie kto inny, jak premier Mateusz Morawiecki zgodził się na KPO, czyli oparte na zasadzie, że będzie uwspólnotowienie wspólnego długu Unii Europejskiej, ale też możliwość nakładania podatków przez Unię Europejską. A jest to milowy krok, tak zwany efekt hamiltonowski na drodze do budowania federalizacji Unii Europejskiej, wzmacniania tych mechanizmów wewnątrz Unii Europejskiej. To nie kto inny jak premier Morawiecki zgodził się na Radzie Europejskiej w grudniu 2020 roku na podwyższenie celów klimatycznych do 55%. A teraz sam jakby krytykuje politykę klimatyczną Unii Europejskiej, ale sam się na to zgodził. I takich pociągnięć jest bardzo wiele. Z kolei środowiska bardzo wrażliwe na wartości chrześcijańskie mają za złe na przykład Prawo i Sprawiedliwości. Przecież zapowiadało, że jak dojdzie do władzy, wypowie konwencję stambulską, tak? Tą dotyczącą przemocy w stosunku do kobiet, ponieważ uważało, tak PiS głosił, że jest to dokument ideologiczny, który jest wbrew tradycji religijnej, kulturowej, tożsamościowej i że to zostanie wypowiedziane. O to się jeszcze dopominał Zbigniew Ziobro. Premier skierował wniosek do Trybunału i sprawa ci ucichła. Co więcej, w sprawach na przykład gospodarczych nie kto inny jak Prawo i Sprawiedliwość głosiło przed objęciem władzy, że Polska wypowie pakiet klimatyczny. Chyba pan to pamięta jeszcze w latach, w tej kadencji 2011-2015. To pokazuje, że te deklaracje, o które pan mnie pyta, które no, trudno się pod nimi nie podpisywać. No, kto by nie chciał silnej, zasobnej Polski, dobrze rządzonej Polski, która będzie ważnym, bardzo ważnym uczestnikiem działań na arenie europejskiej, międzynarodowej, Polski zasobnej, Polski ludzi, którzy są zadowoleni, którzy mają perspektywy rozwojowe dla siebie. Kto by takiej Polski nie... Myślę, że wszyscy by tak chcieli. Ale te deklaracje rozmijają się z tymi działaniami, o których mówiłem przed chwilą. To teraz jest pytanie, dlaczego się rozmijają? I niektórzy tutaj wskazują bardzo wyraźnie, jako na głównego winowajcę tego rozjazdu na pana premiera Morawieckiego, sprowadzając naszą rozmowę trochę bardziej na bieżące tory. Wydaje się, że ten konflikt nabrał, no powiedzmy, nowych barw, konflikt wokół pana premiera Morawieckiego. Tym razem być może tutaj głównym aktorem nie jest Zbigniew Ziobro, który był w tym konflikcie wcześniej, ale Jacek Sasin. No ale tak czy owak wiadomo, że jest dosyć mocna opozycja przeciwko premierowi Morawieckiemu wewnątrz PiS. Czy pan by również szukał motoru tego zjawiska właśnie w otoczeniu premiera, czy w samym premierze? Czy może to się mieści gdzie indziej? Gdzie jest ta przyczyna? No, nie jest tajemnicą, panie redaktorze, że mamy taką strukturę władzy, że ta władza jest w zasadzie skoncentrowana w rękach jednej osoby. To nie jest tak, że jest... I nie jest to premier obóz Morawiecki. Że jest to obóz rządzący, są pewne mechanizmy, premier ma bardzo mocne instrumenty, jest samodzielny, ktoś ma inną opinię, są jakieś frakcje, frakcje wyrażają swoje poglądy, to się jakoś tam uciera. No to, co zazwyczaj jest elementem polityk parlamentarnych w każdym kraju, tak? U nas mamy bardzo dużą koncentrację w rękach jednej osoby i jeżeli nie ma woli tej osoby, no to trudno, pan mnie nie przekona, że premier Morawiecki mógłby być premierem wbrew Jarosławowi Kaczyńskiemu. No to właśnie skąd się to bierze? Wiele osób sobie zadaje to pytanie, na czym polega ten, niektórzy mówią, taki złowrogi czar, który Mateusz Morawiecki roztoczył wokół Jarosława Kaczyńskiego, inni mówią po prostu, na czym polega to...
no, jakieś takie przekonanie, które Jarosław Kaczyński ma do Mateusza Morawieckiego, mimo że można wskazać na bardzo konkretne błędy pana premiera. Jednym z nich, nie wiem czy największym, jest Polski Ład, innym z pewnością jest kwestia embarga na węgiel, no bo to co widzimy teraz, jeżeli chodzi o węgiel, to są skutki tego, jak pan premier zarządził embargo na rosyjski węgiel. No i polityki też europejskiej, niekonsekwencja. Co innego się mówi na uczytek wewnętrzny, co innego... To kolejna rzecz, którą można by wskazać i rzeczywiście krytycy pana premiera na to wskazują. Czyli skąd się bierze to niezachwiane zaufanie Jarosława Kaczyńskiego do Mateusza Morawieckiego? No przynajmniej nam się wydaje, patrzącym z zewnątrz, że niezachwiane. No, to jest pytanie, które wymaga takiego trochę komentarza. Otóż w latach 90. Jarosław Kaczyński głosił też, że ZKN jest najszybszą drogą do dechrystianizacji Polski. I krytykował narodowych... Słynna wypowiedź. Tak, krytykował narodowych katolików. A w którymś momencie zrozumiał, że żeby osiągnąć władzę i zwyciężyć, to trzeba się odwołać no, do tego, do tych postulatów, nazwijmy to umownie, bo to jest taki skrót i pewien taki... stygmatyzujące te narodowo-katolickie, bo one już mają taki, nazwijmy to trochę, no, ale odwołał się do tych haseł narodowo-katolickich bardzo czytelnie. Co więcej, PiS bardziej to nawet powoływał niż osławiony ZHN w latach 90., który nie ukrywał inspiracji społecznym nauczaniem Kościoła, wartościami chrześcijańskimi i tak dalej. I Jarosław Kaczyński pokazał tutaj, że ze względów taktycznych, czy socjotechnicznych, czy propagandowych, czy pragmatycznych, jest w stanie głosić tezy, z którymi wcześniej się nie zgadzał. I być może, tutaj zostawiam znak zapytania, te hasła, które były głoszone przy okazji programów, też były bardziej skrojone pod oczekiwania społeczne i tych grup elektoratu, które później finalnie przyjęły to, bo poparły Prawo i Sprawiedliwość. Okazało się to sukcesem wyborczym, że te hasła były nie do końca tymi hasłami, do których do końca miał przekonanie sam Jarosław Kaczyński. A później już zaczęła się polityka i zaczął się balans. Drugi element, który należałoby tutaj dodać. Pan pamięta moment zmiany pani premier Beaty Szydło na pana premiera Morawieckiego. Ja pamiętam, że wtedy byłem na licznych spotkaniach ze zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości i dla ludzi w terenie było to kompletnie niezrozumiałe. Chwalona pani premier, 500+, obniżenie wieku emerytalnego, no właściwie realizacja tych postulatów, które PiS wyniosło do władzy. I nagle taka, nic się takiego nie stało, nie było jakiejś koszmarnej wpadki pani premier i okazuje się, że należy wymienić premiera. Ale dlaczego go wymieniono? O tym nie mówiono opinii publicznej. Otóż Beata Szydło paradoksalnie miała pewną niezależność, miała pewien w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast Mateusz Morawiecki nie miał takiej niezależności. Innymi słowy, bardziej był poddany na kierownictwo Jarosława Kaczyńskiego. I tak naprawdę to była główna, przy czym to robiono do tego ideologię taką, że on Mateusz Morawiecki, bywalec salonów, menadżer, były prezes banku, znający ten styl korporacyjny, doskonale sobie na salonach europejskich poradzi i rozwiąże nasze problemy z Unią Europejską. Czy rozwiązał? No to pytanie jest retoryczne. Natomiast to były kulisy. A później, no jak zaangażowano tak duże poparcie dla Mateusza Morawieckiego, no to w tej chwili trudno się z tego wycofać, powiedzieć, no nie, sorry, pomyliliśmy się. No, niestety to się a nie czy sprawdzi. To nie jest tak, że usunięcie Mateusza Morawieckiego będzie warunkiem wygranej PiS w następnych wyborach, jeżeli w ogóle uważa pan, że ona jest możliwa? Tutaj wokół tej sprawy różne są koncepcje, mówi się, to na przykład... Antoni Dudek, z którym wspólnie prowadzimy program Podwójny Kontekst, twierdzi, że być może nie będzie odwołania pana premiera, ale będzie zapowiedź bardzo wyraźna, kto miałby być premierem po wyborach i to już nie będzie Mateusz Morawiecki. No, to jest taka koncepcja Antoniego Dudka. Ale czy z Mateuszem Morawieckim PiS ma szansę wygrać wybory, pańskim zdaniem? I czy ma szansę ewentualnie bez Mateusza Morawieckiego jako premiera? I rządzić, no bo oczywiście wygrana w wyborach nie oznacza automatycznie rządzenia, to wiemy, można wygrać i nie mieć większości. Tak jest. I przypuszczam, że na razie z tych sondaży się układa ten scenariusz. To znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość może wygrać wybory,
może mieć relatywnie niezły wynik po tym wszystkim, za co jest obecnie krytykowany, natomiast może nie rządzić. Panie redaktorze, no tu wszystko będzie zależało, odwołam się do samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który na podobne pytanie, inaczej sformułowane, odpowiedział, że to wszystko będzie zależało, jak sprawa zimy będzie, jak sprawa z surowcami, z węglem i tak dalej. No do takiej formuły się po prostu odwołał. Innymi słowy, jeżeli Jarosławowi Kaczyńskiemu wyjdzie, że Mateusz Morawiecki jest jednak większym balastem niż zyskiem, no to nie będzie zmiłuj się. Chociaż ta operacja będzie niezwykle trudna politycznie, bo teraz z tych wszystkich grupek, podgrupek, z tego bardzo skonfliktowanego obozu i w sensie terytorialnym, i personalnym, i tych partii, które się namnożyły, które będą tam roszczenia miały, ten by chciał być tym wiceministrem, ten ministrem, tamten wicepremierem i to wszystko z powrotem do kupy złożyć w postaci 231 sztywnych głosów potrzebnych do poparcia do rządzenia, może być operacją bardzo trudną. Ja nie mówię, że to jest niewykonalne, ale może być bardzo trudną do wykonania. Ale mimo wszystko, jeżeli Jarosław Kaczyński uzna, że ten balast jest zbyt duży, zdecyduje się na taki ruch, ryzykując nawet przedterminowe wybory, które wtedy mogłyby się pojawić, gdyby się nie udało tego rządu stworzyć. Więc tu wydaje mi się, jest taka sytuacja. Natomiast wracając do samego Mateusza Morawieckiego. Mateusz Morawiecki to nie jest człowiek, który był w banku, osiągnął sukces, nie był znany ze swoich wcześniejszych zaangażowań w życie publiczne, poza działalnością bankową. No był, no przecież był w Radzie Gospodarczej Donalda Tuska. Został nagrany w Sowie i Przyjaciołach, tak? To, co mówił, no jest bardzo obciążające z punktu widzenia wrażliwości elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Przecież no, traktuje tam ludzi bardzo podmiotowo, tak? Mówiąc o misteryżu, za którą mogą pracować. Niektórzy twierdzą, że był Wallenrodem, tak? To znaczy, że był w obozie wroga, żeby poznać jego metody działania i żeby to wykorzystać, później już będąc jawnie już w słusznym obozie. No ale to jest taka dosyć pokrętna dialektyka, bo na tej zasadzie można mówić, że i Jaruzelski Wojciech był też przecież Wallenrodem, tak? No, poznał mentalność bolszewików w Moskwy, komunistów, no i rozłożył system od końca. Też można takie teorie tworzyć. Liczą się moim zdaniem fakty. My nie powinniśmy w sferę przypuszczeń, tylko faktów. No faktem jest, że był związany z poprzednim obozem i ta zmiana, że przeskoczył do obozu, no diametralnie jednak, to nie było, że był w ramach obozu, którego część nadal sprawuje władzę i on się gdzieś tam przesunął. To była diametralna zmiana. I z tego punktu widzenia należy go oceniać, a to, co mówi, to absolutnie przeczy temu, co robi. No bo z jednej strony mówił, że po tej Radzie Europejskiej, że zasada praworządność za pieniądze. Ja uważam, to był największy błąd, jaki dokonał w swoim działaniu Mateusz Morawiecki. Nie wiem, z czego ten błąd wynikał, czy z niewiedzy, naiwności, czy z premedytacją został zrobiony. Mianowicie powiązanie pieniędzy unijnych z zasadą praworządności, warunkowość pieniędzy unijnych. Dlaczego? Dlatego, że to de facto otworzyło furtkę, no w pewnym sensie jednak pozatraktatową, do ingerencji przez Brukselę w bardzo różnych obszarach w państwach narodowych. No teraz widzimy, że to już się dzieje, bo już ta procedura została otwarta wobec Węgier. Więc tak jest. Dokładnie Węgry teraz. To był błąd piramidalny, ocierający się moim zdaniem o zdradę stanu. Jeżeli ktoś nie ma wyobraźni i nie wiedział, że zgoda, do czego będzie prowadzić, a głosi takie hasła, bo gdyby premier Morawiecki mówił, ja jestem za federalizacją Unii, uważam, że tylko razem możemy przezwyciężyć te kryzysy, Unia się powinna mocno integrować, jeszcze większa władza powinna być do Brukseli, się na to zgodził, no ja się z tym nie zgadzam, no ale można mieć taki pogląd. Natomiast on na rynek wewnętrzny mówi zupełnie co innego. Jesteśmy za suwerennością. Co więcej, po tej Radzie Europejskiej opowiadał, że to chodzi o pieniądze korupcyjne, że to wcale nie chodzi o praworządność, że to wcale nie jest. Dopiero Ursula von der Leyen dwie rzeczy zrobiła. Po pierwsze powiedziała, że właśnie chodzi o praworządność, a po drugie, że jak polski rząd ma wątpliwości, to niech idzie do Trybunału w Strasburgu.
i złoży wniosek, czy to jest zgodne z traktatami, czy nie. Mało tego, polski rząd złożył taki wniosek, co więcej, przegrał w Trybunale w Strasburgu. Więc jednym słowem, katastrofa. Panie senatorze, wydaje się, że oba główne bloki, czyli blok opozycyjny, który raczej wiemy już nie będzie miał jednej listy, pewnie będzie miał dwie, to jest chyba najbardziej prawdopodobny scenariusz, i partia rządząca próbują ułożyć tę kampanię, która się właściwie już zaczęła, wokół pewnych bardzo wyrazistych osi, takich, żeby pokazać, że nie ma innego wyboru niż pomiędzy tymi dwoma blokami. Przynajmniej taka jest moja interpretacja. Te osie to między innymi jest wzajemne oskarżanie się o to, kto jest sojusznikiem Putina, no to bardzo często się pojawia oś, powiedzmy, biedni, bogaci, jesteś za Unią bardziej federalną albo bardziej narodową, omawialiśmy już ten temat. Czy pańskim zdaniem ten zabieg się po raz kolejny uda? Bo mieliśmy już takie zabiegi w przeszłości, pamiętamy chociażby podział Polska liberalna kontra Polska solidarna, no to się udało wtedy Prawu i Sprawiedliwości. Czy to się tym razem też uda? Mi się wydaje, że opozycja do tych wyborów, nie mówię o Senacie, gdzie jest inna ordynacja, gdzie powstanie, czy powstaje tak zwany blok senacki, który będzie, no, nazwijmy to jedną generalnie listą tych ugrupowań opozycyjnych, które no, poza Konfederacją. To, no Senat to wiadomo, okręgi tak, większościowe. Tak jest, jednomandatowe. Natomiast jeżeli chodzi o Sejm, to wydaje się, że będą dwie albo trzy listy, co paradoksalnie zwiększy oczywiście w sumę poparcia dla tych wszystkich list razem. Tak uważam, ponieważ to nie jest tak, że głównym spoiwem, które mogłoby taki blok złączyć, to jest antypisyzm. Tak? Najważniejsze odrzucenie PiS-u. Jednak są różnice programowe, to są kwestie wartości, to jest kwestia zakresu ochrony życia. To jest kwestia podejścia do polityki gospodarczej. To jest cała paleta różnych problemów i tu nie ma jednomyślności po stronie, bardzo różne są poglądy. Mówię po stronie opozycji. Ale też można sobie zadać pytanie, jak oni by stworzyli później rząd ewentualnie tak. Przy tych różnicach. No więc właśnie, więc z tego punktu widzenia prawdopodobnie to pójdzie w dwóch, trzech blokach opozycyjnych. I teraz jest jeszcze jeden element ważny. Panie redaktorze, no wszyscy mówią zima Armagedon. Nie daj Boże, ja oczywiście nie chciał, żeby tak było, no żeby Polacy by cierpieli. Ale załóżmy, że uda się jakoś przetrwać tę zimę, tak? Że jakoś tam ta zima może będzie nie taka ciężka. I może się okazać na wiosnę, że ci, którzy głoszą, że PiS się poślizgnie na węglu, na cenach energii, no to ludzie powiedzą, no nie, no przetrwaliśmy to, teraz już może być tylko lepiej. I to poparcie dla PiS-u wcale może nie spaść. I to też trzeba brać pod uwagę. To nie jest tak, że mamy trwałą tendencję spadkową, PiS już bierze wodę, tak już absolutnie i właściwie wiadomo, że to prowadzi. Mogą być bardzo różne rozstrzygnięcia. Nie wiem, jak będzie, ale tutaj trzeba brać to w kalkulacjach politycznych również pod uwagę. I z tego punktu widzenia wydaje mi się, że dla opozycji najbezpieczniejsze są dwie, trzy listy. Listy, które no, będą akcentowały pewne rzeczy wspólne, tak, że pewne negatywne praktyki z czasów rządu PiS-u no, absolutnie nie będą miały miejsca, ale też jednak przedstawią jakąś wizję Polski, kierunku Polski. No, nie można na negatywnym programie opierać całego przesłania. Tak. Kiedyś było takie spotkanie właśnie partii opozycyjnych w zupełnie innych czasach i Gabriel Janowski się zapytał polityków Platformy Obywatelskiej, to było przed laty, podkreślam. No panowie, ale jak wygracie, to jakie trzy pierwsze rzeczy zrobicie? No i konsternacja. Mówię, panie Gabrielu, najważniejsze, żebyśmy wygrali wybory. No ale konkretnie trzy rzeczy, Gabriel Janowski się zapytał. I miał rację w tym pytaniu. Miał rację w tym pytaniu. I jakie trzy pierwsze działania ta opozycja by dokonała. I to jest coś, co opozycja musi przepracować, moim zdaniem, jeżeli chce mieć autentyczny sukces wyborczy i pokazać Polakom, że jest, no jest alternatywą. No, ostatnia kwestia, chciałem zapytać o pańskie plany, bo pan jest przykładem człowieka, który, no nie był pan członkiem PiS-u, był pan członkiem klubu parlamentarnego. Z tego klubu pan wystąpił, jest pan senatorem niezależnym, niezrzeszonym i to jest
przykład sytuacji, w której obóz władzy kogoś wyrzuca na zewnątrz, no chyba można powiedzieć z powodu pańskich ocen coraz bardziej krytycznych, ale nie jest to jedyny taki przykład. Co z takimi osobami i co z panem? Co pan planuje? Co z osobami, które mówią, tak jak pan mówi, cały czas pan to podkreśla, że pan jest zwolennikiem dawnego programu Prawa i Sprawiedliwości, no ale wydaje się, że powrotu na listę PiS czy kandydowania do Senatu z poparciem PiS już nie ma chyba, tak mi się przynajmniej wydaje, a może jest. Jaki jest pański plan? Ja ten plan ogłosiłem dokładnie w dniu, w którym byłem wykluczany z Prawa i Sprawiedliwości, a było to 22 lutego. Wydałem oświadczenie, w którym podkreśliłem, że nadal mam zamiar brać udział w życiu politycznym. Mam zamiar ubiegać się o reelekcję w moim okręgu wyborczym, a jestem senatorem z subregionu ciechanowskiego z północnego Mazowsza. I że jeżeli chodzi o to, o fakt, że mnie wykluczono, to nic nie zmienia w mojej działalności publicznej. W tym sensie, że nadal jestem aktywny w Senacie i jestem. Nadal jestem bardzo aktywny w okręgu wyborczym i jestem. Miałem konferencję u siebie w okręgu i powiem, że spotkałem się z bardzo dużym poparciem dla tej drogi i tego, że jako osoba, która nie tylko, nazwijmy to w cudzysłowie, kadziła władzy na zasadzie, ach, wszystko jest wspaniale, lukrowała rzeczywistość, tylko miała swoje zdanie. To jest bardzo cenione. Jestem w kontakcie i mam zamiar kandydować, przynajmniej tak to się na razie układa, jako kandydat z własnego komitetu wyborczego. Ordynacja do Senatu taką możliwość daje. Natomiast pytanie jest otwarte, co zrobią dwa główne bloki, tak? Czy wystawią kontrkandydata przeciwko mnie? Czasem tak bywa, takie ciche poparcie polega po prostu na niewystawieniu kontrkandydata. Różnie to się układa, także po prostu tutaj zobaczymy. Natomiast ja nie zamierzam wycofywać się z życia politycznego i uważam, że przestrzeń do życia poza Prawem i Sprawiedliwością też istnieje. I też widzę, że te poglądy, które głoszę, spotykają się z zainteresowaniem i poparciem wielu moich wyborców. Ale jaki będzie wynik tych wyborów, no to tego oczywiście nie wiem. Bardzo dziękuję. Moim gościem w programie Polska na Serio był senator niezrzeszony, pan Jan Maria Jackowski. Kłaniam się. Dziękuję bardzo. Nie mówię do zobaczenia, bo jest to niestety ostatni program z cyklu Polska na Serio, który prowadzę na kanale Świat Rolnika. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy ze mną przy tym programie tutaj współpracowali. To było w sumie, licząc razem z podwójnym kontekstem, ponad 200 programów, które udało mi się tutaj zrealizować. Mam nadzieję, że Państwo dużo się dowiedzieli oglądając. Ja na pewno sam dowiedziałem się dużo, więc dziękuję raz jeszcze, ale też mówię do zobaczenia jednak, bo te rozmowy będą kontynuowane, tak samo zresztą jak Podwójny Kontekst, na moim kanale, na który zapraszam. Również w cotygodniowym cyklu, tam będą mogli Państwo znaleźć kontynuację rozmów z cyklu Polska na Serio, tym razem pod innym tytułem. Dziękuję bardzo, żegnam się tutaj, ale nie żegnam się w ogóle. Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu. Powiedz gospodarzowi, że nie uratowałeś jego dobytku. Powiedz rodzinie, że dzisiaj nie ma obiadu. Powiedz dziecku, że nie może realizować swoich marzeń. Powiedz naturze, że wkrótce czekają zagłada. Powiedz sobie, że nie możesz ugasić pragnień codzienności. A gdyby twoje odpowiedzi były inne? Twoje decyzje mają na to wpływ. Twoje decyzje mogą zmienić świat i sprawić, że na każdej twarzy pojawi się uśmiech. Brak wody to brak życia. Dlatego nie przelewaj.